Artroskopowe szycie łąkotki. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w naszej serii OrtoSkipas. Urszula Zdanowicz, ortopeda i traumatolog sportowy. Jednym z najczęstszych urazów stawu kolanowego i jednym z najczęstszych urazów na nartach są uszkodzenia łąkotek. Łąkotki znajdują się w stawie kolanowym. Mamy dwie łąkotki, jedną od strony wewnętrznej, łąkotkę przyśrodkową i drugą od strony zewnętrznej, łąkotkę boczną. Jaka jest ich rola? Ich rola jest niezwykle ważna. To są najważniejsze amortyzatory w stawie kolanowym. Bez nich kolano bardzo szybko się niszczy i wszystko kończy się protezą. Tak więc te łąkotki właśnie często się uszkadzają. Uszkadzają się na nartach, uszkadzają się przy urazach skrętnych, ale też w każdej innej aktywności. Jeden z najczęstszych statystycznie problemów. Co można z tym zrobić? No więc trzeba łąkotkę ratować za wszelką cenę. Im wcześniej będziemy wiedzieć, że mamy uszkodzoną łąkotkę, tym szybciej możemy działać. I faktycznie jest tak, że duża część tych uszkodzeń wymaga leczenia operacyjnego. Dlaczego? Dlatego, żeby ją ratować, żeby ją zeszyć, żeby ona się lepiej i szybciej wygoiła. Szczęśliwie w tej chwili możemy to zrobić niejako przez dziurkę od klucza, czyli artroskopową. Artros, staw, skopia, widzieć. Czyli robimy dwa, czasami trzy małe, półcentymetrowe nacięcia, wkładamy malutką kamerę do środka i pod kontrolą tej kamery możemy zobaczyć to uszkodzenie i je zeszyć. Tak właśnie jak tutaj widać na tym filmie. Jest bardzo wiele technik. Te techniki zależą od tego, jaki mamy rodzaj uszkodzenia. Tych rodzajów uszkodzenia jest wiele. To, co Państwo tutaj widzicie, to jest uszkodzenie typu rączki od wiadra. Cała łąkotka się oderwała, przekręciła w stawie i zablokowała staw kolanowy. Tą łąkotkę nastawiłam na miejsce i zeszyłam. A tu na koniec możecie Państwo zobaczyć, jak ona fantastycznie się wygoiła. Mamy rezonans przed operacją i rezonans 3 miesiące po. To jest naprawdę świetne gojenie i staw jest, można powiedzieć, prawie że jak nowy. Tak więc, jeżeli macie Państwo ból w rzucie szpary stawowej, w stawie kolanowym, jeżeli coś Wam klika, przeskakuje albo po urazie kolano się zablokowało, mieliście problem z wyprostem, zawsze trzeba iść do lekarza, prawie zawsze trzeba zrobić rezonans magnetyczny, to jest najlepsze badanie do stawu kolanowego. Jeżeli łąkotka jest uszkodzona, ratujmy ją za wszelką cenę. W tym jest przyszłość naszego kolana. Dziękuję.